Witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej. Zwołałem ją w związku z tym, że w 2016 roku Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego prowadził takie działania, w których byłem obiektem wielokrotnych pomówień, jak również takiej bardzo silnej kampanii medialnej, w której byłem oskarżany o rzekome zajęcie pasa drogowego. W związku z tym rzekomym zajęciem pasa drogowego były prowadzone przez Zarząd Powiatu działania zmierzające do uchylenia mi mandatu. To się oczywiście nie powiodło im, ale trwała cały czas przez kilka miesięcy taka kampania zmierzająca do takiego pokazania mnie w złym świetle. Zarząd Powiatu jako organ mówił w opinii publicznej o tym, że prowadzi przeciwko mnie postępowanie i twierdził, że zająłem rzekomo pas drogowy. Oczywiście nie wydał w tej sprawie żadnej decyzji, więc takie a priori przedstawianie sprawy było bardzo krzywdzącym dla mnie. Po roku czasu doszło do wydania decyzji, którą zaskarżyłem i samorządowe kolegium orzekające, odwoławcze wydało prawomocną decyzję w tej sprawie, która jest decyzją ostateczną. Myślę, że też istotnym jest tutaj przytoczenie tego zapisu, że decyzja niniejsza jest ostateczna. Stronie przysługuje odwołanie, a stroną jestem ja. Organ, jako organ wydający, w zasadzie w sytuacji takiego orzeczenia już nie ma ścieżkę zamkniętą. Także ja bym chciał Państwu przedstawić tutaj tą sytuację, dlatego że to, co się działo w 2016 roku, było bardzo krzywdzące dla mnie. Ja czułem się zaszczuty, jak również kiedy opinia publiczna dowiedziała się o fakcie, że w związku z tym, że graniczę z działką drogową, nie z pasem drogowym, bo pas drogowy powiedzmy w tej mojej granicy był oddalony o 6 metrów, zostałem uznany jako osoba, która zajęła pas drogowy. I powiedzmy rolnicy, którzy mają podobną sytuację, czuli się też bardzo zaniepokojeni, także dzisiaj mogę uspokoić, że żeby byli spokojni, bo powiedzmy takie działania, one miały generalnie jedynie charakter takiej nagonki na mnie, a działania tego typu wobec nich na pewno będą również nieuzasadnione. Obawiam się, że to jest nie koniec działań tych ludzi, bo determinacja, z jaką mnie atakowali w zeszłym roku, pokazała, że podejrzewam, że w tej chwili nastąpi jakiś nowy atak, nie wiem, może za to, że mój kubeł na śmieci śmieciarze stawiają w pasie drogowym, jak odbierają z mojego podwórka. Może za to, bo tak generalnie to nie wiem, co znowu ci ludzie wymyślą. Dziękuję.